Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale, tym razem nowość od Realme, nowy, myślę, że naprawdę niedrogi, ciekawy smartfon, a mianowicie Realme Note 60. Cóż to za telefon, co to za urządzonko, co mogę wam o nim powiedzieć? Na pewno nie jest to jakiś turbo szybki, drogi telefon, ale coś, co myślę, że brakowało nam trochę na rynku, a mianowicie telefon, który jest trochę bardziej odporny na problemy życiowe telefonów niż wszelkie inne, a mianowicie Realme Note 60. Ważną cechą tego telefonu jest jego odporność, którą nam Realme tutaj zdecydowanie bardziej zwiększyło i myślę, że to jest jakby jego klucz i myślę, że fajna opcja, jeżeli szukacie czegoś, co ma troszeczkę dłużej pożyć i dłużej wytrzymać w naszych tych ciężkich warunkach, które mamy. Co jest na pewno wyróżnikiem tego telefonu, jego wewnętrzna budowa. Odsyłam was najlepiej do strony Realme, zobaczcie sobie tak naprawdę, co tutaj zastosowano, bo trochę rzeczy jest. Aluminiowa rama, jest metalowe wnętrze, dodatkowo wnętrze jest uszczelnione, czyli odporność na wodę, wiadomo, pyły, tego typu sprawy. Są dodatkowe różnego rodzaju w samej budowie bampery, które powodują, że nawet mimo upadku płytka, płyta główna wam nie popęka, znaczy nie powinna popękać. Telefon był badany, jeżeli chodzi o upadki z 1,5 metra i tutaj przeżywał to bezproblemowo. Dodatkowo sam ekran dookoła, jak sobie średniemu ładnie tutaj przyjrzymy, ma dodatkową ramkę, która jest pewnie plastikowa, jak można się domyśleć, ale powoduje to, że przy upadku jest, gdzie ten ekran ewentualnie się może ruszyć, gdy jest jakiś problem. No i też główne podzespoły są zalane tak zwanym, wszyscy elektronicy kojarzą to, czarnym glutem, czyli klejem. Ma to swoje plusy na pewno, ale ma też swoje minusy, o których trzeba powiedzieć, no bo naprawialność później takiej płytki prawie żadna, bo trzeba to dłubać, więc pod tym względem może trochę i na plus, trochę i na minus, ale to myślę, że przy telefonie wartym 400-500 zł, no to raczej jego wymiana jest później raczej bardziej opłacalna niż grzebanie, no ale akurat to może troszeczkę utrudnić. To jeżeli chodzi o same kwestie takich ciekawostek, bo tutaj telefon nie wyróżnia się jakoś pod zespołami, nie będzie to jakiś demon prędkości. W zestawie oczywiście też fajnie, bo mamy etui, które sobie możecie założyć na ten telefon. Jest ładowarka, fakt, że ja mam akurat wersję, to jest angielska albo amerykańska, ale standardowo w polskich wersjach jest polska, jest kabel, czyli pełen zestaw na ekranie. Oczywiście jest założona folia, co odnośnie samego telefonu, myślę, że tutaj trzeba od tego zacząć, bo już porozmawialiśmy o tym, co wydaje mi się naprawdę bardzo ciekawe. A co ze specyfikacją tego smartfona? Mamy tutaj procesor Unisoka T612, grafika Mali G65, 6 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci, jeżeli chodzi o dane. Tak się prezentuje nam ten telefon. Jeżeli chodzi o... co to nie chce wyjść? Wyjdzie, trzeba wcisnąć. Dobre rozwiązanie, jeżeli chodzi o kartę SIM, gdyż wkładamy dwie SIM-ki, jak i również kartę microSD, czyli najlepsza możliwość, jeżeli chodzi o tego typu tematy. Plusem i wyróżnikiem na pewno tego telefonu jest to, że ma gniazdo mini jacka, czyli podłączycie sobie normalne słuchawki do niego, więc to jest jak najbardziej na plus. Oczywiście mikrofon USB-C, głośnik, z drugiej strony przyciski, power, głośności, aparaty smukłe, nie wystają za bardzo. To się jak najbardziej ceni. Kolorystyka. No ciekawa jest też wersja ciemniejsza. Kwestia gustu oczywiście zależy, kto co lubi. Mamy oczywiście case'a, którego sobie założymy. Jest fajnie dopasowany. Ochrona aparatów w nim jest. Dookoła też ekranu pociągnięte, że tak się wyrażę, ramki od case'a, więc jest jak najbardziej spoczko. Co dalej? Mamy ekran 6,74 cala. Rozdzielczość 720x1600 ppi 260. Jak widzicie, nie jest to jakiś wysokich lotów ekran, nawet nie jest jakiś turbo jasny, bo sami widzicie na filmie, że to jest jego jasność maksymalna i tutaj za dużych parametrów nie osiągniemy, ale to nie o to chodzi, to jest telefon za około 500 zł, więc to ma być bardziej wół roboczy, którego możecie zabrać gdzieś w jakieś cięższe warunki i macie większe prawdopodobieństwo, że on się nie zniszczy podczas tego otóż to użytkowania, działania. Sam ekran, no tutaj raczej to jest zwykły LCD, jeżeli dobrze kojarzę, nic tutaj bardziej wymyślnego nie ma. Zobaczmy, co możemy sobie tutaj, no oczywiście tryb ciemny zawsze sugeruje, lepiej to wszystko jakoś wygląda. Trochę się palcuje ta folia, ale to standard folii, ja nawet tego specjalnie nie pucuję czasami, bo widzicie, jak to później normalnie
podczas użytkowania będzie wyglądało, podświetlenie nocne, co my tu mamy, korekta wideo, o, to można sobie wrzucić, będzie ładniej odtwarzał nam filmy na YouTubie, jasność automatyczną możemy zostawić, zawsze się to przydaje. Poza tym, co tu mamy, system na pokładzie jest, jeżeli dobrze pamiętam, gdzie to mamy, będziemy mieli, nie tutaj, tylko informacje o telefonie, mamy Androida 14, więc jak najbardziej na plus, to mi się podoba. Jest oczywiście boostowanie RAMu, możecie sobie tutaj troszeczkę podziałać. Procesor, mimo tego jaki jest, jest 8-rdzeniowy, więc wstępnie powiem wam, nie działa on jakoś turbo szybko, turbo wolno. Do standardowych, że tak powiem, rzeczy, które chcecie sobie go wykorzystać, jak najbardziej ten smartfon wystarcza. Nie ma jakoś za dużo dogranych, niepotrzebnych rzeczy od samego producenta. Jest parę rzeczy wrzuconych, ja tam jeszcze dograłem jakieś moje benchmarki. Wygląda to normalnie. Standardowo wszędzie wszystko jest to, co być tak naprawdę w tym telefonie powinno. Wszystkie możliwe rzeczy można sobie tutaj pododawać. Skróty oczywiście z lewej strony to, co być powinno. Od dołu standardowa obsługa, jak to w przypadku smartfonów od Realme. Co mamy jeszcze w narzędziach? Klonowanie telefonu, filmy, gry. Tutaj nie za dużo nowości. Menadżer telefonu. Zobaczmy sobie, co my tutaj mamy. Wirusy, zagrożenia, czyszczenie, zarządzanie. No, takie przydatne narzędzie, gdzie można sobie troszkę pooptymalizować, troszkę podziałać tak, żeby ten smartfon wam troszeczkę fajniej, dłużej i szczerze mówiąc szybciej, minimalnie podziałał. Idziemy dalej ze specyfikacją, bo reszta rzeczy też jest oczywiście ważna. Mamy tutaj aparaty, 32 megapikseli główny z tyłu, 5 megapikseli jeżeli chodzi o aparat z przodu, 10-krotny zoom. No i co, ciekawostką, coś mi specyfikacja nie mówi, czy tu jest jeden aparacik, czy tylko aparat z tyłu. No, ciekawostka, to czym jest to drugie oczko? No zaraz sobie zobaczymy, co on potrafi zrobić, jeżeli chodzi o fotografię. O, trzeba przeklikać. Nie, dziękuję. Dobra, rozpocznij. Jeżeli chodzi o zdjęcia, możemy zrobić sobie fotki standardowo. Możemy zrobić 3-krotny zoom. I tak naprawdę jeszcze wartości pomiędzy do 10 możemy aż sobie tutaj podziałać. Jest tryb nocny, wideo. Jak tu mamy, jeżeli chodzi o kwestię wideo? Lokalizacja, nawet pana zbieli. O nie, tutaj. Co dalej? Portrety, zdjęcia, 32 megapiksele, czyli można zrobić z pełnej matrycy. Fotki, trochę trybów. Raczej nie spodziewałbym się tutaj nie wiadomo czego. Jeżeli chodzi o fotografię, myślę, że będą po prostu te zdjęcia, szczerze ujmując, jak to się mawia, poprawne, normalne, bez jakiegoś szału. Wiadomo, jest możliwość włączenia HDR-u, tego typu różne tutaj tematy, co widzicie. Myślę, że zdjęcia będą w osobnym filmie, zobaczycie tak naprawdę jak on działa, co potrafi, jeżeli chodzi o kwestie fotografii. Idziemy dalej. Co w temacie ładowania? Mamy tutaj baterię 5000 mAh, na pokładzie ładowarka jest taka mała, jakie ona ma parametry, żebym ja tylko tutaj dostrzegł. Mamy 5V 2A, czyli 5 razy 20 W. Ładowarkę na pokładzie pewnie wystarcza w zupełności, jak zawsze kwestia długości tego procesu ładowania. Na pokładzie jest oczywiście LTE, czyli LTE i 4G, więc jak najbardziej na plus. Wi-Fi 5.0, Bluetooth 5.0, Wi-Fi chyba w standardzie 5, 6 nawet nie obsługuje, z tego co widziałem, bo aktualnie umie aż nawet do 7 w domu można podziałać w tym temacie. GPS, a GPS GLONASS Galileo, czyli standardowy zestaw wszystkiego, co może być tak naprawdę tutaj. Chociaż ciekawostką jest, że tu mamy ładowarkę na stronie Realme Polska, jest informacja, że tej ładowarki nie ma, więc tutaj to się trzeba upewnić pewnie przy zakupie. Może akurat w tych sprzedażowych nie być albo będzie. Ciężko mi ocenić, u mnie dostarł telefon razem z ładowareczką, więc niedrogi smartfon o parametrach odpowiednich do ceny. Na pewno plus, że bardziej odporny, jak się będzie sprawował, jak będzie działać, niedługo coś więcej wam o nim dam znać.
Oczywiście standardowe metody rozblokowywania są, bo jeszcze tego wam nie powiedziałem, rozblokowanie buźką, no trzeba trochę się wychylić, nie włączyłem jeszcze tej opcji, żeby przerzucało bezpośrednio, ale jest czytnik linii papilarny, taki klasyczny w przycisku, który jest, nie trzeba go wciskać, wystarczy tylko dotknąć, działa naprawdę szybko, bezproblemowo rozblokowuje smartfona. Cóż więcej chcieć? Myślę, że do podstawowego użytkowania będzie ok. Może ten ekran wydaje mi się na dzień dobry troszkę za ciemny, ale to wiecie, światła przy nagrywaniu robią swoje, a na żywo jest troszkę inaczej, chociaż widzicie, kąty widzenia no nie są tutaj jakieś za duże w tym smartfonie. Tyle. Realme Note 60, niedługo trochę więcej o nim. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!